Dobrze. Ale widzicie, każdy minerał, który zbuduję, będzie mi benefitował całą wioskę. Czyli jeżeli teraz na przykład postawiłbym tutaj kolejny minerał, no to od razu byłoby jebudu 10 i 5 kolejnych. Zobaczmy, jaka jest symbioza dla herbów. Zobaczmy. Lesser Growth Aspect daje nam technologię. Plus 7 tech if next to mineral. Ok, czyli możemy znowu zbudować minerał i tak zrobimy. Zobaczycie, jak wygląda wzrost chciwości, bo tu ewidentnie jeszcze nie, ale jak tu postawimy minerał, to chciwość będzie rosła. I mam również kolejnego tutaj wiochmena dostępnego do budowy. Ok, powstał minerał. I teraz tak. Mamy minerał, który normalnie daje 10. A daje 10 dlatego, że... on chyba normalnie daje 10, nie, sorry. Tak. Ja mamy również symbiozę, czyli plus 6 tego i plus 6 technologii i bogactwa, jeśli będzie obok swojego kolejnego minerału. No, czyli możemy tu postawić kolejny minerał i w ogóle same benefity będą, ale nie to nas, no, nie to nas dokładnie interesuje. Interesuje nas to, że jest tutaj, prawda, nasz peppermint w symbiozie z minerałem i daje nam aż 14. Różnica tego, jak szybko wyliczycie, oczywiście jest 25, co już powoduje, że mamy tutaj grid, jak widzicie. Growing irresponsibly fast. Tu jest normalnie, bo jest poniżej. No, jest 21, więc tu już jest takie małe niebezpieczeństwo. Więc widzicie, ale jeszcze grid nie rośnie. Odpauzuję, ale powoli powinno się pojawiać tutaj niezadowolone ryje. Przez to, że nasz wzrost... O, no właśnie, nasz wzrost jest tak duży. Okej. Tutaj oczywiście również Toolshop złapał, że mamy drugi minerał w naszych granicach, więc tutaj również dał benefit, więc no, powiem szczerze, ostro walimy w chciwość. Choć widzicie, tu już się lekko wyrównuje, bo jest blisko 20. Prawda? I tutaj będziemy musieli tylko zadbać o to, żeby ten grid nie był zbyt ostry. No dobra, no i teraz to oznacza, że pojawił się Swamp Ambassador. Pojawił się szybciej właśnie tutaj, niż pojawił się nam w pierwszej wiosce, dlatego że bardzo szybko osiągnęliśmy, jak widzicie, limit 15-15. I teraz tak, pojawia się oczywiście Swamp Ambassador w grze i teraz on, w zależności komu i któremu bogowi damy go, odblokuje nam zupełnie inny benefit. Czyli na przykład Heart Aspect, czyli damy go oceanicznemu gigantowi. A, oni się nazywają giganci, a nie bogowie, żeby było śmieszniej. No dobra, niech będą giganci. Co za różnica. Seismic Aspect, jeżeli damy go kamiennemu gigantowi, i Swamp Giant dostanie Toxic Aspect. Więc możemy zdecydować, kto jaki dostanie. Więc załóżmy, że będziemy trzymać się tego, że ambasador danego nazwijmy to typu będzie na odpowiadającym mu bogu. Proszę bardzo, w tym momencie odblokowaliśmy Toxic Aspect, który może być przydatny do tworzenia kolejnych permutacji. Widzicie? Lesser Toxic Aspect spowoduje, że będziemy mogli tworzyć Marshmallows, taki dziwny, żółty kwiatek, który będzie nam dawał, jak widzicie... o, nawet jest opis zawsze pod spodem, czyli can create a perfect ecosystem with animals giving more tech and Shit, nie mam pojęcia, kto ma wymawiać. Powinienem się przygotować chociaż z wymowy takich słów. Dobrze, że sprawdziłem, że grid to chciwość, a nie jak kombinowałem wcześniej, że grid to musi być na pewno coś z samolubstwem, tralalala, coś tam. Dobra, okej. Strasznie dużo jest tu do opowiadania, więc sorry, będę miał szybko chrypę. O matko, strasznie ciężka ta gra jest, jeśli chodzi o ilość kontentu i ilość takich małych kruczków, ale to naprawdę jest tylko i wyłącznie... powalające, nazwijmy to, jak zaczynamy grę. Pierwsze 2-3 rozgrywki i już jesteśmy w stanie mniej więcej łapać, co z czym wchodzi w symbiozę, kombinować, tworzyć combo i jest naprawdę spoko. Więc nie zniechęcajcie się widokiem, prawda, takiej całej sporej ilości liczb i opisów, to naprawdę da się ogarnąć. Mam nadzieję, postaram się wam pokazać przez kolejne gry, które będę w Reusa grał. No dobra, ale postawmy, zainwestujmy w kolejną wioskę. To będzie ostatnie miejsce na wioskę, które będziemy mogli w ogóle stworzyć, bo no moglibyśmy jeszcze jedną wioskę tutaj stworzyć, ale mamy strasznie mało miejsca i zaraz zaczną wchodzić sobie w tereny, więc zostańmy przy trzech wioskach, będzie mniej ambasadorów z tego, ale trudno. Niech tak będzie, zobaczymy, gdzie jest ten nomad, który miał tu się nigdy pojawić, ale się nie pojawia.
No koleś, masz tu jakieś bajerki, szmerki i się nie pojawiasz. Możliwe, że się nie pojawi, bo źle jest góra umieszczona. Jest taka możliwość, że wioska jest jakiejś szerokości. Raz, dwa, trzy, cztery. Musiałby się palnąć aż tu. Ale chyba mu się nie podoba to miejsce. A co by się stało? Akurat sprawdzimy to. Który z tych... Możemy robić też taki bajer, zobaczcie. Pójdziemy kolesiem, który tworzy wodę, ale użyjemy wodę, jak widzicie czerwony napis, creating an ocean on a village, will destroy it, okej. Ale if used on mountain, it will level the mountain. Czyli, jeżeli użyjemy tego, tej mocy w tym miejscu, to w tym momencie ta góra nam po prostu się zapadnie. I teraz pytanie tylko, czy zostanie z tego, gdzie jest ten bossu z Campinosu, idzie tu. Czy to pozbędzie nas... Nie no, powinna nas pozbawić góry i powinna zostać sama pustynia bez terenów górskich. Proszę bardzo, możemy rzeźbić teren pięknie na dwa poziomy, pod, równo albo nad. Tak jest, mamy pustą pustynię, niezamieszkałą, więc tu zaraz powinien się pojawić jakiś... Proszę bardzo, jest Zbigniew. Mamy pierwszą pustynną wioskę, więc... I która ma od razu dostęp do 10 wealtha. Poczekamy, aż się zacznie powoli rozwijać. Wróćmy do wioski z lasem, ponieważ tu potrzebujemy, mamy jeszcze 5 minut, całe 6, żeby osiągnąć limit 30. Więc pozwólcie, że skoro oni inwestują w food, to użyjemy również tego mistrza do zasiedlenia, do postawienia tutaj zwierzaków. Within animal borders, więc od razu wrzućmy zwierzaki w to miejsce, które jest użyźnione. Użyźnienie tak naprawdę nie odnosi się tylko i wyłącznie do plantów, czyli do roślin, ale ogólnie do wszystkich rzeczy, które tu możemy ulepszać tak naprawdę. No więc tak, mamy kurczaki. Mamy tutaj kurczaki, dają nam plus 3 do jedzenia, jeśli są w zasięgu blueberry, czyli tego oczywiście znowu tutaj pięknego borówkowo-jagodowego planta, czyli rośliny. Jak widzicie, teraz spokojnie osiągniemy poziom 30, więc pojawi nam się Forest Ambassador, ale spójrz, mamy również challenge. Challenge, proszę bardzo, shrine, który wymaga od nas i jedzenia, i bogactwa. Dobra. God of the Wild, specjalizacja. Co nam pozwoli przyspieszyć to? Plus 5 food i plus 10 wealth za każdy animal within borders. Tutaj też będziemy benefitować z tego, że mamy stwory. Więc zróbmy stwory, które dają nam jedzenie, ponieważ nie mamy zbytnio dostępu do jedzenia, a być może właśnie ze stworów go będziemy mieć. Więc stwórzmy tu... Moment! Pytanie, czy to jest mądre postawić zwierzaki tu? Najwyżej możemy zwierzaki przenieść. Okej, mamy Forest Ambasadora. Zaraz do niego pójdziemy. Zróbmy zwierzaki tutaj. Właśnie mamy benefitu z tego zwierzaków tutaj, jeżeli... Bo mamy tutaj, prawda, zasięg 5, a tu jest wioska i tu nie mam benefitu, więc najlepiej byłoby zwierzaka postawić tu, ale zawsze można ich przenosić, niszczyć, zastępywać pola, więc to jest spoko. Okej. Mamy dostęp teraz, proszę bardzo, 8,20, przez to, że mam dostęp do takich Zbigniewów jak kto? Jak Kangaroo Rat, czyli takie myszoskoczki dziwne, takie ciekawe. Proszę bardzo, plus 2 food, jeżeli obok minerału, więc czemu nie zainwestować w minerał? Postawmy jakiś minerał, który da nam kolejnego wealtha. Po co nam technologia? Nie jest potrzebna. Póki jeszcze nie mamy tutaj w granicach wealtha, to nie musimy się o to martwić, że nam będzie rósł grid, czyli chciwość. Strasznie mi gardło boli od tego gadania. A jeszcze sobie nie nalałem, że w ogóle kurde wody i zaraz ochrypnę na stałe. Dobra, okej. Czyli to mniej więcej niech się trochę tutaj porozrasta. Jak widzicie, prawie mamy 15. Prawie to robi różnicę, ale jak się nam rozrośnie wioska, to akurat zahaczy o to, więc powinno być spoko. Odpauzuję, bo niech ta gra idzie do przodu, bo i tak, jak zobaczycie, będę musiał dzielić ten odcinek. Mamy kolejny challenge. Widzicie, rozbudował nam się... Co myśmy tu mieli? Chyba tool shop. Rozbudował nam się na kolejny poziom. No ale widzicie, tu się pojawia pewien problem. Otóż nie mamy dostępu do... niech to idzie, do miejsc z górami. No i niestety geolog trochę się nie rozwinie i nie pokaże, bo nie mamy nawet szans zrobić tutaj gór, bo zaraz by nam się wszystko niszczyło. No górę moglibyśmy postawić... Nie no, okej. Moglibyśmy zbudować górę w tym miejscu, żeby tu już szła góra, albo nawet tu szła góra, tylko stracimy tutaj całe te benefity. I co, jeżeli nam się dane miejsce nie podoba? No możemy robić coś takiego jak
niszczyć. Możemy na przykład strzelić, tylko tu uszkodzimy trochę nam wioskę. To zawsze możemy odbudować, więc strzelimy tutaj. Możemy robić takie właśnie zniszczenia. Możemy niszczyć również, prawda... O, matko. O, quite greedy ktoś się robi. Tylko nie wiem kto. A, chyba tamci. Teraz będziemy musieli na to popatrzeć, to jest również o tym uduchowieniu mowa. Okej, tu się coś widzę zawiesiło. O matko, starty... O Jezus Maria! Co się w ogóle... Jakie dziwne rzeczy się stały w ogóle. I nagle się grid nabił. O matko, jakiegoś buga uruchomiłem, gdzie grid mi zeskoczył od razu na maksa. W ogóle to nie powinno być możliwe. What the fuck? Okej, super, udało mi się uruchomić jakiś błąd. Spoko, a geologist jak stał, tak stoi. O lol. No powiem wam średnio. No dobra, no coś mogę poradzić, no coś się pojawiło, widzieliście, namachało się to, started, failed i spowodowało jakiś dziwny efekt, że nagle cała wioska stała się maksymalnie chciwa. I za chwilę będą również strzelali w bogów, bo maksymalna chciwość oznacza, że buntują się przeciwko bogom. O Boże, akurat musiało się to teraz stać. No widocznie musiało, ale jest mało ludzi, więc szybko zginął, więc od razu może spróbujmy ich jakoś utemperować jeszcze bardziej. Zobaczymy, czy się znowu zepsuje. Tak, ewidentnie coś jest nie halo. Powinno się to niszczyć, a tutaj się po prostu dzieją jakieś dziwne rzeczy. Fuck. Naprawdę dziwne rzeczy się zaczęły dziać. I grid mamy znowu na maksa. I wioska trochę zniszczona. A, mam w ogóle zmienione, mam teraz workshop. W ogóle się zmieniło, mamy co innego. No dobra, może zostawmy to miejsce chwilowo. Jak widzicie, ta wioska atakuje sąsiadów, czyli będzie napierało na nich. Mam nadzieję, że się sami obronią. Pójdźmy dalej, zostawmy tych debili, którzy się sami po prostu chcieli zniszczyć, to się niech zniszczą. Forest Giantem weźmiemy ambasadora od Forestu, będziemy mieli odblokowany Fruit Aspect, proszę bardzo. Jak widzicie, mamy bardzo, bardzo, bardzo blisko osiągnięcia maksa, więc może spróbujmy jeszcze rozwinąć jakoś ich... tutaj pole manewru. Blueberry, okej, czyli jakbyśmy posiali tutaj blueberry w tym miejscu. Dobrze trafiłem, dobrze. To akurat zyskamy i tu dodatkową żywność, więc spoko. Okej. Lala. Okej, developments, no spoko. Damy radę. Tu jeszcze chwilowo nic się nie zaczęło dziać. Swamp Giant is under attack. No to dlatego, że oni są w pełni... jakby mają na maksa grida, więc żeby ich ostudzić, tak naprawdę powinniśmy chyba zacząć w nich naprawdę naparzać, więc trochę niech oni ochłoną trochę, więc mają trochę trucizny na siebie, bo za bardzo świrują. Mam nadzieję, że przy pełnym momencie to tutaj trochę to spadnie na tyle, że cały grid zniknie. Ewentualnie zniszczymy wioskę i wioska będzie się budować od początku. Chwilowo musimy uciekać naszym bóstwem stąd, bo oni nas bardzo nie lubią. Przez to, że tu się coś cholernie zabugowało i to naprawdę masakrycznie. Zazwyczaj było tak, że po prostu niszczyłem i pojawił się kolejny, tak? No to w tym momencie rzeczywiście zniszczył, ale zrobił mega Saigon. Widzicie, tu teraz, żeby stworzyć workshop, no to potrzeba nam i wealtha, i technologii, i żywności jednocześnie, więc to może nie być łatwe do zdobycia, ale się postaramy. Chwilowo wróćmy gdzieś, gdzie jest spokojnie, a tu się zazwyczaj, tu się na razie nic nie dzieje. Kolejna porcja dodatkowych bajerów jeszcze się nie pojawiła, ale tutaj zobaczmy. Tu nam wciąż potrzebny jest jeszcze... Ile tego? Trochę jedzenia. A, to się zaraz skończy samo. Okej, dobra, spoko. Samo się zakończy, nie ma problemu. Możemy spojrzeć, czy jakieś specjalizacje by się nam przydały. Lesser Herd Aspect. Tu mamy tylko taki aspekt. Do Hunt Aspectu też nie mamy jeszcze dostępu, ale mamy Desert Ambassador. Jej, weźmiemy sobie Rockmanem go. To nam odblokuje Noble Aspect. Ale możemy się zastanowić, bo na przykład tym, gdy weźmiemy... Aha, to nam tylko da nam Monsun, który nam... Co nam daje Monsun? O, robi upgrade na więcej patchy niż tylko jeden. W sensie możemy fertylizować więcej niż jeden. Ale jak weźmiemy Rockmanem, żeby mieć Seismic, proszę bardzo. Aha, to jest informacja, że od 6 ambasadorów już za zwykłe projekty nie będziemy ich dostawać, od 10 tych bardziej rozwiniętych nie będziemy dostawać ambasadorów i tak dalej. To tak, żeby nie móc grindować ambasadorów tylko i wyłącznie tymi podstawowymi technologiami, jakim był na przykład Shrine, tak? Okej. Okay. Żeby pozwolić im bardziej się rozwijać, potrzebujemy kolejne zwierzaki.
Okej, zobaczmy, te zwierzaki co robiły? Te zwierzaki robiły tyle, że dostaliśmy minera. Jeżeli był minerał, to dostawaliśmy boosta. Okej, tylko którym ja to robiłem? Czy robiłem to tymi? Nie, to było food. Aha, oni są odpowiedni za food. Dobra, czyli weźmy tu jeszcze jednego zwierzaka. I będziemy mieli dużo benefitów z tego, że będzie dużo zwierzaków w terenie. I jeszcze zwierzak będzie obok minerału. Mamy kolejny challenge. Zaraz do niego zajrzymy. Tu się zbuduje, proszę bardzo. Tylko znowu właśnie jest... Strasznie kijowo postawiłem te zwierzaki, naprawdę. Powinienem postawić je tu, bo tu jest pełen... pełna szerokość działania, a nie tutaj, gdzie tylko są 3 z 5 pól. No bez sensu. Poczekam, aż mu się to zrespawnuje, znaczy cooldownuje do końca i przestawię te zwierzaki tutaj. Będzie tych zwierzaków miał po prostu więcej. Żeby ten grid jeszcze tutaj nie startował za bardzo, więc trzeba na to uważać. Okej. No, dalej w niego strzelają. O Jezus Maria. Cały czas w niego naparzają. Co za głupki. Cholera. Trzeba ich uspokajać. Trzeba ich tutaj męczyć, bo niedobrze będzie, jeżeli straci całe życie, bo chyba się, nie wiem, usypia albo jest nieaktywny przez dłuższy okres czasu. Earthworm has been punished into humility. Właśnie, i teraz widzicie, cały grid spadł. No i się uspokoili w końcu. Ile można było, kurde, robić poruty? Dobra, no widzicie, jeden punkt HP został im tylko. Prawie zostali zniszczeni, teraz muszą się odbudować. Zaczynam trochę ich olewać, wkurzyli mnie, nie będę na nich zwracał kompletnie uwagi. Skupię się na foreście i na dizercie. A co? Niech mają za karę. Dobra, mamy też mil. Okej, widzicie, trzeba mieć aż 100 jedzenia w użyciu i 40... Dobra, odpauzuję. I 40 technologii. Teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie uzyskać taki wynik? No prawdopodobnie bylibyśmy, dlatego potrzebny będzie nam na pewno koleś od słampu, żeby nam trochę technologii dorzucić. Albo minerały od kolesia z kolesia naszego kolejnego kochanego głazika. Okej, zobaczmy, co to jest scientific breeding. Dostaniemy... Co to jest? Okej, to nam mówi, że nam daje jakieś tam transmutacje. Dobra, okej, spoko. Tu mamy bonusy. Tu takie specjalne bonusy mamy za to, że dostajemy plus 100 do technologii, jeżeli jest jeden, jeżeli mamy jednego boara, czyli chyba świnię jakąś dziką, albo króliki u nas, w środku. Ty. Every other such animal decreases the bonus with 50 tech. Okej. Czyli trochę słabo. Za jakieś tam inne niż króliki zwierzynę. Inna zwierzyna niż króliki będzie nam dawać minusy, jak widzicie, ale chwilowo jeszcze nie dostajemy plusów. Bo nie mamy uruchomionej symbiozy przez to, że nie mamy ani królików, ani tej świni. Ale możemy mieć tu króliki, widzicie? Tylko potrzebujemy Lesser Herd Aspect. A to jest chyba dostępne tylko od tego gościa. Tak, Lesser Herd Aspect. O kurde, akurat potrzebny nam jest Swamp Ambassador. O matko. A żeby dostać Swamp Ambassadora, no to potrzebujemy jedzenia, prawda? No tak, no to jest tak naprawdę... Najlepiej się gra, jeżeli mamy chociaż 2 lasy, 2 deserty i 2 swampy. Czyli mamy o wiele większą planszę, mamy więcej możliwości, oczywiście mamy oczywiście, nie? Bo za mało powiedziałem słowa oczywiście. Mamy większą jakby dostępność do ambasadorów, bo my 2 razy szybciej oni się pojawiają. Nie trzeba inwestować już w level 2 danego challenge'a, tylko wystarczy nam level 1 razy 2, tak? W każdej wiosce po 1. I wtedy szybciej nam ci nasi kochani bogowie, giganci się rozwijają i mają więcej możliwości szybciej. No teraz, że to jest pokazówka tak naprawdę, tylko żeby wam pokazać, o co chodzi, to nie będę się jakoś bardzo skupiał, ale mieliście dzięki temu okazję zobaczyć ten cały, kurczę, grid. Dobra, skupmy się na tym, żeby wypełnić potrzeby tego challenge'a, czyli tego mila wiatraku. O Boże, co my tu potrzebujemy? Znaczy, to byłoby spoko mieć rabbit, tylko że no nie będziemy mieć rabbitów, no bo nie mamy Swamp Ambassadora na naszym kolesiu od wody. Czyli nie uzyskamy tego bonusu, musimy kombinować w inny sposób, więc spróbujmy postawić tutaj herby. Zobaczymy, co nam to da. Mieć trochę technologii. Okej, aż 13, o pewnie jest jakiś benefit. Plus 8 tech and plus 4 natura, jeśli jest obok kolejnego planta. Widzicie, natura jest teraz już poziomu 6. Im więcej poziomu natury, tym więcej benefitów od innych, kurczę, fajnych rzeczy. Więc na to trzeba zwracać też uwagę. W tym momencie nie trzeba, ale widzicie, mamy za to więcej technologii. Teraz moglibyśmy stworzyć jeszcze jeden plant, jak tylko nam się tutaj przywróci. O, mamy kolejny challenge.
żeby móc w tym miejscu mieć jeszcze więcej technologii, które nam jest potrzebne do zapełnienia tego benefitu. Tu cały czas będziemy dostawać benefity za to, że będziemy mieli zwierzynę, więc może przydałaby nam się jeszcze jedna zwierzyna. Co na to dostaje? Jeżeli Blueberry jest wręcz, a jest wręcz, to mam benefit. Okej, teraz zobaczcie. Gdybym miał na przykład tak, zwierzyna, jeżyna, zwierzyna, tak? Czyli zwierzyna, borówka, zwierzyna, to mamy dwa pola ze zwierzętami, które benefitują z jednego pola Blueberry. Ale tak naprawdę możemy zrobić odwrotnie i teraz ja tak zrobię, żeby nie kombinować. Postawimy Blueberry też tutaj. To głupie. Bo to tylko raz. Okej, to tylko raz daje nam plus 3. A to nam daje plus 3 obok Dandelion. Okej, czyli jednak głupie, czyli jednak możemy to zawrócić. Tylko, że to już trochę użyło. No dobra, głupotę trochę zrobiłem, ale niech będzie. Spróbujemy zrobić tak, że to nawilżymy jeszcze bardziej. Prawda? Spróbujmy stworzyć tutaj truskawki. Czyli weźmiemy teraz, albo może Apple Tree. Okej, zróbmy Apple Tree, czemu nie? To oczywiście te wszystkie potenty również dają nam bonus. 5. W tym momencie mamy 9, czy mamy już 14, tak? Jest bonus. Okej, stwórzmy, proszę bardzo, mamy drzewo jabłkowe. I w tym momencie dostajemy plus 8 and plus 2 natura i if each animal nest, for each animal nest next to it. Czyli widzicie, również jeżeli byśmy robili na przykład tutaj jeszcze jakąś zwierzynę tu postawili, no to będziemy mieli kolejny plus 8 do jedzenia. Ale to jest całkiem spoko wynik. Możemy też stworzyć gruszki, a gruszki nam dadzą tyle, że będziemy mogli... Orchard and other fruit plants for more food and all. Czyli możemy mieć benefity za to, że będą obok na przykład truskawki. Tu możemy posadzić truskawki, to będziemy mieli gruszki i to nam też da bonus. Ale zróbmy tak, że wrzućmy jeszcze ten potent, żeby mieć jeszcze więcej z tego jedzenia. Tak właśnie zrobiliśmy. Pyk, pięknie. Tu musimy poczekać, aż będziemy mieli jakiś hunt aspekt, który tutaj ciężko do zdobycia już niestety. I będziemy mieli również lesser herd aspekt. Okej, kolejna ważna rzecz, która jest tutaj istotna, to jest to, że nie mogę wrzucić drugiego ambasadora na danego boga giganta, dopóki wszyscy poprzedni będą mieli po jednym. I tak samo nie mogę wrzucić trzeciego, jak nie będą wszyscy mieli resztę, cała reszta po dwóch. To też powoduje nam, to też umożliwia nam, jest taka blokada antygrindowa, prawda? Że byłoby zbyt łatwo, gdyby jeden nagle miał czterech ambasadorów, a cała reszta nie miała żadnego. Ale tu nam się zaczęła również kolejna katedra się nam powstała. I zobaczmy, co tu w ogóle chcą, bo jakieś chore rzeczy widzę tu się pojawiły. Dobra, odpauzujemy.